Jest nowy program wymiany pieców węglowych. Przystąpiło do niego kilkanaście gmin w województwie śląskim. Dzięki unijnemu dofinansowaniu i wkładowi miasta, przykładowo w Katowicach, można dostać dotację, która pokryje nawet 100% kosztów. Mieszkaniec musi tylko zapłacić podatek VAT. Zbieranie deklaracji potrwa do 6 czerwca. W samym programie mogą wziąć udział przede wszystkim budynki jednorodzinne, bo dla nich jest to skierowane. Oczywiście budynki jednorodzinne lub w zabudowie bliźniaczej. Dla całego programu został zrobiony regulamin, gdzie są wszystkie szczegóły bardzo fajnie moim zdaniem opisane. Nie jest on długi, przystępny dla każdego mieszkańca, więc trzeba się po prostu z nim zapoznać. Oczywiście podstawą do tego, żeby uzyskać dofinansowanie, jest posiadanie źródła węglowego. Czyli pieca na węgiel maksymalnie trzeciej klasy. Z nieco niższego dofinansowania, bo do 90% kosztów, mogą skorzystać mieszkańcy Sosnowca. Tu termin składania wniosków ruszy 10 maja i potrwa do 18 czerwca. Maksymalny koszt tutaj dofinansowania przy 10% wkładzie mieszkańca to 36 tysięcy złotych. Mam tu na myśli wymianę starego źródła ogrzewania i zamianę na pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Dofinansowanie można też dostać na panele solarne, ogrzewanie gazowe czy modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Tak dużych dotacji jeszcze w śląskich i zagłębiowskich miastach nie było. To olbrzymie przedsięwzięcie. Na dzień dzisiejszy mamy do modernizacji szacunkowo. To jest ponad 3,5 miliona gospodarstw domowych, których trzeba przeprowadzić te prace modernizacyjne polegające na wymianie przestarzałego źródła ciepła na źródła nisko bądź zeroemisyjne. W programie biorą także udział m.in. Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Rybnik, Tychy, Tarnowskie Góry, Zabrze, Żory czy Wodzisław.